Dom to hotel. Synek, za moich czasów to były te same czasy. Na razie, jak będziesz na miejscu, to nie dzwoń. Chłopie, kończ ten level. Przepiszesz polski w szkole. Ja to mam z wami. Wieczne wakacje. Ojciec, idę teraz ze śmieciami. Nie teraz, tylko zaraz. Mamo, kiedy obiad? Już jest. Ziemniaki się ugotowały. Tato, daj 5 dych. A co ty myślisz, że pieniądze rosną na drzewach? Jasne, że rosną. Ubieraj się jak chcesz. Co mnie obchodzą sąsiedzi? Głupi, ale pracowity. Dopóki mieszkasz w tym domu, możesz robić co ci się podoba. Synek, ciężką pracą to ty daleko nie zajedziesz. Synek, do domu przed kompa. Synek, jak będziesz wychodził, to weź je drzwiami. Za moich czasów młodzi nie mieli szacunku do starszych. Nie to co teraz. Śpi, chłopie. Jeszcze się do szkoły nachodzisz. Synek, w życiu wszystkiego warto spróbować. Szczególnie narkotyków. Ja dźwigałam, to i ja rozpakuję. Pamiętaj, synek, kiedyś zapomnisz moje słowa. Mamo, zrób mi kanapki! Już zapierdalam, skarbie. Pamiętaj, synek, bierz przykład z gorszych. Pamiętaj, córciu, uczysz się dla nas. Tobie to jest niepotrzebne. Graj, graj, dopiero trzecia w nocy. Zostaw mięso, zjedz ziemniaki. Ojciec, daj 200. A na co? Żartowałem, masz 3. Ja gotowałam, więc ja zmywam. To co, córcia? Szocik, kreseczka i na balety. Na co ty tak sprzątasz? Muzeum otwierasz? Za moich czasów to nie było komputerów. I było ch**owo. Córciu! Nie zapomniałaś czegoś? No ale tato, Marcin może. No jak Marcin może, to ty też. Huchnij. Nie czuję alkoholu. Podnieś głos, jak do matki mówisz. Ty, weź to rozepnij, bo wyglądasz jak debil. Pyskuj, gówniarzu. Synek, wy to teraz fajnej muzyki słuchacie. Nie jak my kiedyś, jakieś gówno. Dobrze, że sram pieniędzmi. Synek, idź powiedz babci, że nie wierzysz. Zostaw te owoce. Zjedz coś normalnego. Te, Renatka, no ch**a nam ta meblościanka. Synek, jak będziemy na działce, to weź tu rozkręć gruby melanż. Tato, mogę dziś spać u Adama? Zamiast spać, lepiej pójdźcie się najebać. Tylko wróć po 24. Po co te światło gasisz? Siadaj, synek, to owce dostaniesz. Przynajmniej dobrze, że mam 10 rąk. Nie patrz się w ogień, bo się zesrasz. W twoim wieku to żyliśmy w luksusach. Każdego było stać. Nie to co teraz. Synek, bierz siostrę do kina. Dzieci to moja najlepsza inwestycja. I pamiętaj, ty jesteś wszyscy. Co ty robisz? Jeszcze pół szluga zostało. Ojciec, nie takie kiełbasy się na koloniach robiło. Moja krew. Kochana, dostałaś prezent od babci. Super, dziękuję.